Dzisiaj teraz, kiedy do was mówię, mamy pierwszy dzień jesieni i jednocześnie 100 dni do końca 2022 roku. Może to jest dobry moment na zaopiekowanie się tym, jak mówicie, żeby to, co mówicie, było lepiej słyszane i odbierane. O tym w dzisiejszym odcinku. Będzie też o tym, co bike fitting ma wspólnego z logopedią, ile razy dziennie przełyka myślinę, gdzie znajduje się odcinek kręgosłupa typu bijąska i dlaczego ćwiczenia dykcji z korkiem w zębach to nie jest najlepszy pomysł. Mam nadzieję, że rozmowa Was zainteresuje, bo kiedy rozmawiają ze sobą ludzie, którzy mają podobne flow i trochę się znają, no to czasem ktoś, kto dołącza do tej dyskusji, może czuć się nieco nie na miejscu. Ale liczę, że jednak udało nam się z moją dzisiejszą rozmówczynią uniknąć takiej sytuacji i będziecie się czuć bardzo na miejscu. Być może pamiętacie moją rozmowę z korektorką i redaktorką książek. Kto nie pamięta, niech wskakuje do odcinka numer 28. Tam rozmawiałyśmy trochę o języku, a konkretnie o technice pisania i poprawiania. I dzisiaj też będzie o języku, ale od strony techniki mówienia. Taka. Korekta redakcja głosu. Skąd ten pomysł? No bo czasami dostaję od was nie powiem bardzo miłe wiadomości, że podoba Wam się mój głos, że was uspokaja, że lubicie go słuchać, że dykcja jest przyjemna dla ucha, i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałam, że ten efekt to przecież nie jest jakaś tam wiedza tajemna i wy też tak możecie. W dodatku, przy obiektywnie patrząc, wcale nie tak dużym wysiłku, co by było? Gdybym zaczęła, zaczął ćwiczyć swój język, głos, oddech. Gdybym puścił, puściła brzuch i pupę. Co by było, gdybym postawił, postawiła na ergonomię głosu? Co by było? No właśnie. Dobro by było. Udowodnię wam to razem z Jolą, kobietą energią, którą za chwilę poznacie. Ten odcinek miałam pokierować Trochę bardziej w stronę audiobooków i tego, jak ważny jest głos podczas ich nagrywania, żeby zwrócić Waszą uwagę na ten aspekt. Tak jak kiedyś zwróciłam na to, jak istotna jest redakcja i korekta w przypadku książki. Ale jak to bywa w życiu, wyszło nam z Jolą trochę inaczej. I kiedy słuchałam tej rozmowy podczas montażu, pomyślałam, że może to dobrze, bo zamiast skupiać się na czyimś głosie, skupicie się na swoim i na tym, co on Wam może wspaniałego zrobić. I o tym jest ta rozmowa. No i jeszcze jak wskazuje tytuł odcinka, o tym, że język zaczyna się w stopie. Naprawdę się tam zaczyna. Ale zanim jeszcze właściwa rozmowa, to na rozgrzewkę zaserwuję Wam krótkie wprowadzenie o miejscu, w które się za moment wspólnie przeniesiemy. Taka mikroprzygoda. To miejsce to jeżyce, jedna z bardziej urokliwych dzielnic Poznania aktualnie. Bo kiedyś nie było tam tak pięknie i bezpiecznie jak jest teraz. Teraz Jerzyce to jest chyba taki główny punkt podróży poznaniaków w poszukiwaniu pysznego jedzenia. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Poznaniu, bo nie jesteście stąd, to pojedzenie tam się trzeba kierować, bo właśnie na Jerzycach znajdują się jedne z najsmaczniejszych miejsc na mapie poznania. I z Jerzycami związanych jest też kilka być może znanych Wam osób. Na przykład Małgorzata Musierowicz, autorka cyklu literackiego, którego nigdy nie czytałam, Jerzy Tadeusz Łomnicki, aktor, który zmarł na deskach Teatru Nowego w Poznaniu właśnie, podczas prób do spektaklu Król Lir Szekspira. Bardzo żałuję, że nie miałam okazji zobaczyć go na deskach teatralnych. Na Jerzycach mieszkał też aktor Roman Wilhelmi, mieszkała pisarka i poetka Kazimiera Iłakowiczówna oraz raper Peja. A jak raper, to i język, bo co jak co, ale rapowanie musi być zrozumiałe dla odbiorców. No i tak właśnie jak słyszycie, sobie ładnie zatoczyłam koło, płynnie przeszłam do Joli. Dzisiejszy odcinek sponsorują Ergonomia Głosu, Wędzidełko i Upał. Bo kiedy nagrywałyśmy nasze spotkanie, za oknem w najlepsze trwała wakacyjna garuwa. Aha, i dalej w odcinek, tym nasza rozmowa jest ciekawsza, więc dajcie się jej porwać i zasłuchać. Jesteśmy teraz wspólnie w przepięknej dzielnicy Poznania na Jeżycach, w równie pięknej kamienicy. Zresztą tam są chyba tylko takie, przy ulicy Mickiewicza, gdzie na poddaszu czeka na nas Jola, która aktualnie chyba się rozpływa, bo dzisiaj mamy 33 stopni na termometrach. Cześć Jola. Tak, cześć. Rozpłynęłaś się już, czy jeszcze nie? Prawie tak w połowie i, i czekam na drugą połowę, że się po prostu będzie tak rozlewać i, i topić. Ale jestem. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. W kontekście temperatury to od razu mi się tak na gorąco nasunęło na gorąco pytanie. Czy temperatura ma jakiś wpływ na nasz głos? O Jezu, tak. Tak, bo wiadomo, że jeżeli my się... Tak zabrzmi bardzo estetycznie. Jeżeli my się pocimy, to wiadomo, że mamy mniej tej wody w naszym organizmie. Tak naprawdę, słuchajcie, to jest tak jak z odwodnieniem. Nie wiem, czy w ogóle wiecie, ale w momencie, kiedy zaczyna, jakby już nam się chce pić, to to już jest taki sygnał, że uuu, już jest długo, długo i dawno, 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 za późno, żeby się napić. Także jakby my nie powinniśmy mieć w ogóle nigdy w życiu takiego uczucia, że nam się chce pić, bo to jest po prostu bardzo niezdrowe. I teraz jeżeli chodzi o kontekst Głosu, to jeżeli my nie mamy tego nawilżenia, to śluzówka, którą jest wyścięłana w ogóle krtań, tak? Te wszystkie mechanizmy i tak dalej, nalewkowe, krząstki, nienalewkowe, tarczowe, tarczowate, bo tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o nomenklaturę, to część logopedów i, i foniatrów się kłóci, jak to zwykle bywa w każdym takim środowisku. Ups, powiedziałam to głośno. To słuchajcie, jeżeli my nie mamy tego nawilżenia, to tak naprawdę to trochę też inaczej działa, tak? To nie jest nasz swobodny

tak? Zrobić taki wydech tego powietrza i dopiero się nachapać, to znaczy po prostu, że my nie oddychamy. I to jest tak jak z autem, nie? Ja w ogóle uwielbiam porównania. Sorry, to robiła milion dygresji, milion porównań, ale to tak jest, nie? Jakby jechać po prostu dieslem na, na oparach, nie? więc nie polecam, można zajechać silnik. Boże, jaka jest motoryzacyjna! To właśnie była próbka Joli. Z jednej strony bardzo merytoryczna, z drugiej strony. Ale mnie podpuściła się. Wyszła Jolanta z Worka, tak. To było takie trochę preludium do naszej dzisiejszej rozmowy, która właśnie będzie o głosie, bo głos ma moc. I chciałabym Wam dzisiaj bardzo pokazać, jak dużą. Na przykład w kontekście audiobooków, w przypadku których często pokutuje takie twierdzenie, że to nie jest książka, nie zwraca się za bardzo uwagi na to, kto czyta danego audiobooka, no chyba, że nam się coś wyjątkowo bardzo podobało. A ja już kilkakrotnie mówiłam, że tak naprawdę osoba, lektor, lektorka, która czyta audiobooka, powinna być też gdzieś tam w stopce redakcyjnej potem zawarta, no bo to jest też dodanie czegoś dodatkowego do książki. Ale dobra, bo się też rozgadałam dygresyjnie. Jola. Jola Kosicka jest logopedką, mioterapeutką, pedagogą, trenerką mowy i twórczynią miejsca o nazwie Mówka Sztuka. To jest również jej miejsce w sieci, jak i na Jerzycach, jak już mówiłam. I mogłabym powiedzieć, że to miejsce to jest gabinet logopedyczny, ale dla mnie to jest coś więcej. Bo dla mnie to jest miejscówka, w której na przykład maca się wędzidełko, wpada się na Hagrida w łazience. językowe. I się słyszy, że ma się coś puszczać, albo ma się puszczać w ogóle. Czy możesz coś więcej nam powiedzieć na Wszystko ten temat? Wszystko prawda. To? <laughs> Wszystko prawda. Jakkolwiek, kochani, prowokacyjnie. I dwuznacznie to zabrzmiało. W ogóle ja chciałam powiedzieć, że druga połowa Jolanty po prostu się absolutnie rozpłynęła już teraz, bo zawsze jest takie coś, że jak ktoś wchodzi do gabinetu, to ja po prostu wiem zawsze, że to jest, albo to jest mój człowiek, albo to nie jest mój człowiek. I słuchajcie, jak Iska weszła, i po prostu mówi, w ogóle wow, w ogóle kamienica, jeżyce. Ej, i w ogóle masz tutaj, nie wiem, czy ty chyba zwróciłaś uwagę na Hagrida najpierw, czy na gdzieś tam harego majaczącego się gdzieś tam wśród tych kubków. Tak, teraz tutaj, słuchajcie, rzucam taki haczyk, bo słuchacze pewnie myślą, jakie chary w ogóle, jakie kubki w ogóle o co jej chodzi? Ej, pójdę sprawdzić! That's the point. I kochani, słuchajcie, jak iska weszła, i ja po prostu mówię: Boże, Boże, to jest swój człowiek. Najpierw zobaczyłam człowieka, później usłyszałam reakcję. Później posłuchałam Izy głosu, jakby później oczywiście, bo macanie będzie dełek i jakby było. Prośby opuszczanie się, ale słuchajcie, ja po prostu wiedziałam, że to jest jakby człowiek po prostu z podobnym flow i w ogóle, raż mi się teraz pójdziecie na maksa. W ogóle strasznie mi się miło zrobiło, po prostu przemiło i absolutnie w ogóle. Naprawdę się powkło serca, jak powiedziała że jakby że jestem twórczynią właśnie miejsca, bo tak naprawdę gabinet logopedyczny to jest takie, wiecie, wchodzę, miętosze każą coś robić. Tutaj sobie sprawdzą, do zrobienia ćwiczenia. Nara, nie? A właśnie chciałam, żeby Mówka Sztuka, żeby to była taka przestrzeń, gdzie my po pierwsze poznajemy swój głos, po drugie uczymy się go kochać. Słuchajcie, łapka w górę, kto w ogóle lubi słuchać swojego głosu na jakichkolwiek nagraniach, nie? I teraz ja myślę, że teraz większość słuchaczy. O, właśnie trzaska okno na jeżycach. Chyba większość słuchaczy ma takie. Mm -hmm, dokładnie, ma takie, takie miny, jakie, jakie my teraz robimy. Słuchajcie, to, jak my traktujemy nasz głos i jak my traktujemy siebie. To są bardzo często takie siostry bliźniaczki, tak? jeżeli my nie akceptujemy w jakiś sposób swojego głosu. Ja tu nie mówię, wiecie, o dykcji, o takiej przejrzystości i takiej wyrazistości, jak to wszyscy tacy wielbiciele tutaj ćwiczeń z korkiem i tak dalej, i tak dalej podkreślają. Natomiast chodzi po prostu o to, żeby po pierwsze poznać, tak? jakby z, z jakim materiałem my pracujemy. W oparciu, o, uwaga, pracę z całym ciałem, tak? Czyli ja w wywiadzie logopedycznym, słuchajcie, pytam o stopy, pytam o wypróżnianie się, tak? W ogóle co logopeda obchodzi wypróżnianie się. Bardzo mnie u dużo to obchodzi. Pytam na przykład o miesiączki, pytam o bóle głowy, tak? Pytam o dużo różnych rzeczy, oczywiście wiadomo, że wszystko jest to z poszanowaniem granic pacjenta, tak? I jakby zawsze mówię, że odpowiada. Wtrącę się, dzisiaj, bo ty mnie też pytałaś o rzecz, która mnie zaskoczyła, czyli o to, czy miałam jakieś kontuzje, jak się dowiedziałaś, że jeżdżę na rowerze. To było też ciekawe, co to ma wspólnego z głosem niby. Do, dokładnie, bo słuchajcie, tak naprawdę to, jak działa nasz język, on należy do taśmy głębokiej w ciele człowieka. To wyobraźcie sobie, kochani, że się składacie z takich taśm, jak jest gafer. To taka srebrna taśma, nie wiem, czy Wy też na to gafer mówicie. Gafer i trytka, tak? Więc po prostu, jakby człowiek, jako taki, taki zbiór takiego takiego gaferka po prostu pociętego gdzieś tam tu, jedno przychodzi tu, ramię tu się łączy z tyłkiem, tutaj lewa łydka i półkosi i tak dalej. Język, jako ta taka taśma głęboka, część tej taśmy głębokiej, słuchajcie, to ma początek w naszej stopie, a konkretnie. Nie tam, gdzie jest duży palec. Tak zwany kciuk nożny. Zawsze się śmieję z tej nazwy, ale jakby hasło: duży palec u nogi. To jest kciuk nożny, po prostu ma mniej sylap i tak dalej. I wiadomo, że gdzieś tam każdy to zapamięta. I słuchajcie, odnośnie tych kontuzji, to też jest takie, że jeżeli były jakieś złamania, jakieś blizny i coś nas po prostu ściąga, nie wiem, powięziowo, mięśniowo, coś nas boli, mechanizm naszego ciała jest taki, że wyobraźcie sobie, że utykacie na prawą nogę, no to która się ciężar waszego ciała no lewa, tak? Więc w tym momencie, może, ale nie musi. Dostawać na przykład prawe. Y o której nas mówiłam, <laughs> lewe biodro, albo może prawe, tak? Jak prawe, to na przykład może po ukosie coś się z przeponą i z narządami po stronie przeciwnej, albo tej samej jakby kompensacje na tych takich naszych piętrach, tak? Czyli stopy, kolana, biodra, miednica, tak, przepona nasza tutaj słynna i błagam nie ma czegoś takiego, jak podparcie przeponowe, zaraz będę dawała po paluchach i po łapach tutaj do tego. Klapsy. też przejdziemy. Do tego też przejdziemy. Ale chodzi po prostu o to, że jeżeli my pracujemy z naszym głosem, w oparciu. O nasze ciało, to teraz, a mogę taki krótki eksperyment? Słuchajcie, wciągnijcie brzuch, ale taki wiecie, taki skalpel chodakowska. Zepnijcie pupę, jakby Wam się chciało, i siku i dwójkę. I spróbujcie sobie głośno policzyć od 10 w dół, nie? Czyli 10, 9, 8. I ja na przykład już czuję, że zaczynam po prostu brzmieć, jakby się chciała rozpłakać. Nie da się mówić, przepraszam, kochani, na spiętej pupie. Nie da się mówić na wciągniętym brzuchu. Wciągnięty brzuch to nie jest podparcie <noise> przeponowe w ogóle, ani to nie jest mówienie z przepony, ani to nie jest oddychanie przeponą. Człowiek jako ssak oddycha płucami. Kropka, jakby tam nie mieszać w to przeponę, tak? Przepona to jest autonomiczny układ nerwowy, i to w ogóle sobie po prostu działa na innych zasadach. To, że my sobie myślimy, że to teraz, tak? Ja sobie wezmę, tak? Tutaj oddech w plecki, możecie robić szakirem brzuchem, możecie tutaj, słuchajcie, kombinować z tymi wszystkimi mięśniami. To nie jest to. Jeżeli chcecie wiedzieć, co to jest, to zapraszam na jeżyce i zapraszam też na profil Magdy lemberger i zapraszam naprawdę na profil wielu, wielu naprawdę mądrych ludzi, którzy po prostu obalają mit mówienia z przepony. Nie ma czegoś takiego. Głos mieszka w krtani, ssaki oddychają płucami, joł, Nawet nie czuję, że rymuje. No, także tak. Teraz mi się skojarzyło z tym, co mówisz. To dla rowerzystów i rowerzystek będzie informacja, bo nie wiem, czy wiesz, istnieje coś takiego od chyba kilku lat, albo dopiero kilka lat temu zaczęło się o tym głośniej mówić, jak bike fitting, czyli możesz dopasować swój rower pod siebie, nawet ten, który już masz. Po prostu jesteś podpinana pod jakieś tam urządzenia, gdzieś tam cię badają właśnie, czy miałeś kontuzję, więc w związku z tym na przykład garbisz plecy za bardzo, więc trzeba kierownicę inaczej ustawić. Jakby Co jakiś czas się przychodzi, jak do lekarza, i teraz sobie trochę pomyślałam, że praca logopedy też jest takim trochę w cudzysłowie oczywiście bike fittingiem, bo dowiadując się o tym, czy ja miałam kontuzję, czy mnie coś boli, czy mam miesiączkę częściej czy rzadziej, czy miałam jakieś operacje w środku robione, to ty się dowiadujesz, jak moja krtań będzie pracować, mój język, w ogóle całe moje ciało, co ma wpływ na to, co ja wydobędę z tych ust i w jakiej formie, prawda? Tak, tak. Jeżeli my mamy samochód, tak? I jakby zobaczcie, my musimy mieć w papierach, tak, że jest przegląd, że wszystko działa, że hamulce działają, że tam wiecie, coś tam do, do naoliwienia jest naoliwione, tak? Że coś tam do sprawdzenia jest sprawdzane, i tak dalej, i tak dalej. My chodzimy do lekarzy, tak? Robimy, mam nadzieję, jakieś tam badania, co, co, co jakiś czas. A słuchajcie, z głosem i z językiem, który jest. Takim, absolutnie czułym i takim mówiącym naprawdę bardzo dużą prawdę papierkiem lakmusowym odnośnie nawet naszego zdrowia psychicznego. Słuchajcie, my nie robimy tego samego z językiem, tak? Czuję gulę w gardle? Nie, no dobra, bo taki okres stresujący w pracy. Język mi staje kołkiem, albo nie wiem, mam jakieś takie. <śmiech> 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 takie wiecie, <laughs> kłaczek, tak? Nie, no dobra, to ja pójdę do foniatry. Po co? Na jakby na poziomie fałdów głosowych nie musi się wcale coś dziać. I są pacjenci, którzy, słuchajcie, naprawdę, i, i to nie są żadne czary mary, po wizycie albo po dwóch wizytach u osteopaty albo u fizjoterapeuty, nagle się okazuje: Ej, słuchaj, w ogóle, sobie przestałam zagryzać w ogóle zęby. Bywa tak, jakby wiadomo, że to u każdego jest indywidualna sprawa, ale wystarczy, słuchajcie, pomasować język, już się inaczej przyłyka ślinę. Dlaczego ja robię z tego takie wielkie halo? My przyłykamy ślinę od 500 do 2000 razy dziennie. Jakby czeicie to, tak? 2000 razy dziennie przyłykamy ślinę. Jeżeli się nawadniamy, jeżeli dużo pijemy. Jeżeli mamy też taki odruch, nie, bo to jest też taki czasami odruch nerwowy, nie? że gdzieś tam, jak scubi, tak, jak się czegoś boi, to zawsze jest ten taki, taki charakterystyczny łyk. Więc jeżeli my tego mamy dużo i na przykład mamy to kompensacyjne, gdzie na przykład napinamy szyję przy tym, to teraz wyobraźcie sobie, że wy 2000 razy w ciągu dnia albo w ciągu doby, no dobra, tak, napniemy tak szyję. Słuchajcie, to są takie zaciski. Takie napięcia, że sam logopeda sobie nie, mm, nie poradzi. My sobie, uwaga, ćwiczeniami z internetu, błagam, nie róbcie tego. Nie, nie, nie poradzimy sobie i naprawdę warto robić przegląd dla zdrowia u mioterapeuty, u logopedy, u terapeuty głosu. Nawet po prostu sprawdzić, jak my przełykamy ślinę. Tak, jakbyście złapali się, słuchajcie, za dolną wargę, złączyli teraz zęby i spróbowali przełknąć ślinę. Jeżeli czujecie, że to będzie. Tak, jakieś ślinienie się i gdzieś tam nagle się jakiś zrobi takie dziwne przełknięcie, sprawdźcie kochani, przyjrzyjcie się temu, jakby połączcie kropki. Migreny, nie łykajcie kolejnych tabletek, idźcie do fizjoterapeuty. Bolesne miesiączki, to samo, nie słuchajcie lekarzy, którzy... Taka pani uroda, jak pani urodzi, to, to przejdzie. Albo co jeszcze, to jest w ogóle mój ukochany, ukochany hicior. Niektórzy tak mają, no po prostu, sorry, jak ja to słyszę, to autentycznie mam takie... Wdech i wydech, tak? No, co to jest w ogóle za hasło? No taka uroda. No kurde, tak? To ma boleć, tak? Bo, bo taka uroda, tak? Nie wiem, nie wiem. Grzechy przodków, tak? Teraz po prostu cierp. Nie ma czegoś takiego. Kochani, ufajcie swojemu ciału, sprawdzajcie co ono do Was mówi. Jeżeli macie nie wiem, bóle w jakimś nie wiem, odcinku szyjnym, obręczy barkowej, sprawdźcie jak siedzicie przy kąpie. Słuchajcie, jakby COVID nas naprawdę dojechał, tak? I, i przychodzą osoby po tych wszystkich lockdownach i tych wszystkich online'ach. Słuchajcie, my przestaliśmy Stresowo oddychać, przestaliśmy mm, trochę słuchać swojego ciała, no bo tak, no, no, bo, tak, nie? no bo, bo jest online, bo trzeba po prostu siedzieć i, i tak dalej. Dobra, bo już czuję, że odpłynęłam. Odpowiadając na, na pytanie, róbcie przegląd języka i róbcie przegląd swojego aparatu artykulacyjnego, róbcie przegląd mowy. Jeżeli Wam się niewygodnie mówi, zapraszam. Zresztą krótko, zwięźlej na temat. Cała ty, prawda? Przepraszam. Nie, ale mi to bardzo pasuje, bo też się przyzwyczaiłam, że podczas wizyt dostawałam wartość dodaną czyli nie tylko powiedzenie tak, bo tak i rób tak, bo tak tylko wytłumaczenie dookoła i do mnie to bardzo przemawia. Dostałam też takie pytania, jak mówiłam kilku osobom, że poszłam do logopetki. A po co ty idziesz do logopedy w ogóle? Po, po co ty idziesz? Przecież ty masz ładną dykcję, ładny masz głos, że ale o co tak naprawdę chodzi? Więc powiedziałam prosto, że mam problem z emisją głosu i trochę mnie mój głos zaczął wkurzać, bo nie potrafię łapać powietrza w odpowiednich momentach. Właśnie mam takie zapowietrzenie i byłam przekonana, że jak do ciebie przyjdę, to dostanę takie ćwiczenia, które pamiętam sprzed 18 lat, czyli właśnie jakieś takie wdechy, wydechy, szybkie, męczenie tej przepony nieszczęsnej, co od razu wybiłaś mi z głowy, a dostałam tu wam opiszę, jak to mniej więcej wyglądało lateksowe rękawiczki, dosłownie, <śmiech> <śmiech> naciągnięte na dłonie joli, i ona mi te rękawiczki, czyli te dłonie, wkładała do ust, masując policzki, chwytając wędzidełko pod językiem. A jakby tego było mało, to dostawałam jeszcze zadania domowe. I jednym z zadań domowych, jak teraz sobie przypomnę, jak się bardzo w to wczuwałam, to się śmieję, była nauka kląskania. Czyli odpowiedniego, właśnie też związane to było z przełykaniem języka, ale odpowiedniego przyklejania języka do podniebienia, co miało potem Joli jakoś pomóc w dalszej, jak to powiedzieć, w dalszym stwierdzeniu, w czy dobrze, czy niedobrze. I ja miałam to nagrać. Więc siedziałam przed kamerką i robiłam coś takiego. Oczywiście teraz mi nie wyszło bo wiadomo jeszcze tutaj mam panią profesor więc się trochę stresuję która sprawdza ale no po prostu polegało to na tym że kląskałam mlaskałam i moją paszczenkę wysłałam do Joli która napisała dobrze ćwicz dalej fantastycznie Kochani, e, tak było. Na wizycie zawsze jest tak, że słuchajcie, jest taka ta, ta, ta scena, jak, jak z dnia świra, co wiecie, lekarka tutaj na, na, nakłada te rękawiczki. Opuść syn z nie kuli jak pies przy kupci I, i, I zawsze po prostu ja, ta, ta scena mi się po prostu, <laughs> ja przed, przed oczami wyświetla, jak, jak, jak zakładam te rękawiczki i widzę, że pacjent tak. Mmm. Okej. Okay. Co tu Właśnie. się będzie działo? Gdzie, żeby nie było, tak? Jak tutaj, jak już ktoś się ustawi na, na, na wizytę, na konsultację logopedyczną, zawsze lojalnie uprzedzam, tak, że proszę się ubrać wygodnie i nie być bezpośrednio po jedzeniu, bo większość technik jest po prostu wewnątrz ustnych. I, i tutaj też jest zawsze taki element zaskoczenia, bo czy my w ogóle jako ludzie myślimy takimi. Um, nie, nie, no dobra, schematami też, ale tak bardzo zadaniowo, nie? że jakby, dobra, tu mi się dzieje z głosem to, to teraz mi daj na to ćwiczenia, tak? Plus ćwiczenie Jakbym co też... najmniej pół godziny dziennie i dopiero wtedy będzie efekt, ja byłam na to gotowa. Ja byłam jak żołnierz, jak przyszłam do ciebie. Też jesteś zadaniowa i też jesteś takim bardzo konkretnym człowiekiem, ale... Też mega czującym swoje ciało i będącą osobą bardzo świadomą swojego głosu, tak? I teraz, jakby, dlaczego o tym mówię? My bardzo często w ogóle sygnały z naszego ciała dajemy takie, dobra, nie będę hipochondrykiem, dobra, tam coś się dzieje, nieważne, tak? I słuchajcie, bardzo często, ponieważ jakby jakimś cudem zawsze najczęściej trafiają do mnie kobiety. I mi się w ogóle z kobietami bardzo dobrze pracuje. Uwielbiam pracować z kobietami, dlatego, że nam tak trochę socjologicznie, społecznościowo ludzko daje się trochę jakby większe przyzwolenie na czucie swojego ciała, tak? W momencie, kiedy przychodzą panowie, to to jest takie, wiecie. Twardy, zwarty, gotowy, spięty, rrr, sierżant sztabowy, you go, girl, nie? I lecimy. Wiecie, nie przychodzi facet do logopedy, tak, gdzie jakby te, te, te taką ścieżkę myślałam, że w ogóle do logopedy chodzą tylko dzieci, i to, wiecie, pięciolatki nie mówiące, rr, mówiące wiecie, Lowel i, i tam, nie wiem, La bal, tak? I Kazimia Szczuka. to jakby słuchajcie, to przechodzi do lamusa, tak? I ja często, jak się zaczynałam przedstawiać, to też zawsze, jak mówiłam, że jestem logopedką, to trochę się gryzą w język, nie? Bo to zawsze było takie logopeda dla dorosłych. Uu, co ona robi, nie? To jakby taka pierwsza, pierwsza trochę interpretacja. Druga była, co? Nie? A trzecia była taka, a to tam wiecie, afazje, wylewy, udary, jakby m -m, żadna z tych opcji, tak? To jest po prostu jestem takim trochę mechanikiem odgłosu. Wiecie, jakiś audyt mowy, sprawdzenie audyt tego języka, audyt naszych mięśni. Tak? Jakie ładne sformułowanie, audyt mowy, piękne to jest. Tak, to, to jest to, słuchajcie. I tak naprawdę w momencie, kiedy przychodzą faceci, to jakby dla nich takie poczucie ciała bardzo często wiąże się z miękkością, wobec tego ze słabością, nie? A wiecie, u nas jest takie, czemu płaczesz? Przecież jesteś chłopcem. Chłopcy nie płaczą, nie? I jakby, wiecie, za czucie ciała, za takie słuchanie takiej mądrości ciała, <laughs> teraz nie, nie chcę zacząć, wiecie, szamanka w ogóle <laughs> ze sprawy dla reportera, przepraszam, musiałam, ale słuchajcie, jest coś takiego jak mądrość ciała, jest coś takiego jak pamięć mięśniowa, jest coś takiego, wszyscy o tym wiemy, jak nawyki naszego ciała, tak? I w momencie, kiedy my jakby sobie, wiecie, zbierzemy to wszystko do takiego wora i jakby my nie otworzymy tego wora i nie sprawdzimy, co jak w ogóle ile tam gadżetów mamy w środku? Jeszcze są nasze przekonania o naszym głosie, no bo przecież do dupy, bo beznadziejny, bo za mało męski, bo za bardzo męski, bo za mało kobiecy, bo siaki śmaki, owaki i tam w ogóle 500 wiecie, w ogóle chłost mentalnych, to dla nas jakby rozluźnienie ciała i takie staniecie trochę obok tego głosu i sprawdzenie w ogóle, jakby co tam jest, tak? W ogóle co tam jest? Znak zapytania. Drugie, co tam jest do wzmocnienia? No bo oczywiście u nas jest zawsze co do poprawy. nie, to jest tak, jak w szkole. Jest uczeń po prostu świetny z matmy, kiepski z polskiego, to, z czego dostaje korki, oczywiście z polskiego, nie bo przecież musi wiecie tam kaligrafię. Po co? Niech w ogóle zostawi ten Polski, tak? Idźmy w tę matmę, idźmy w tę fizykę. Z naszym głosem jest tak samo. Jak przychodzi osoba, która ma delikatny, ciepły, taki yy, bardzo miękki ten głos, ale nie miękki słaby, tak? Jak, jak taki wiecie, że żeleszczyk, tylko taki naprawdę niesamowicie troskliwy głos dla słuchacza. Ale nie bo ona chce doły, nie? Bo, bo, bo ktoś jej kiedyś powiedział, że ona w ogóle brzmi jak mała dziewczynka. Więc wiecie, jakby my sobie też grzebiemy w ogóle w tych przekonaniach. Chcę zaznaczyć, że jakby ja się w ogóle nie bawię w psychologa, tak? Tylko jakby ja zadaję pytania stricte techniczne, czego by osoba oczekiwała od swojego głosu, co widzi, że ma, o ile widzi, że ma, C czego ona ode mnie potrzebuje. Bo wiecie, czasami jest tak, że jak naprawdę przychodzi ktoś i chce, wiecie, o 180 stopni w ogóle zmienić ten głos, bo tak, bo ktoś mu tak powiedział. To ja z nimi, wiecie, do, aha, dobra, to teraz będziemy nisko, więc ja Ci w ogóle, wiesz, każę tutaj pod bródkiem zdusić w ogóle grydykę i po prostu, i jedziemy, nie? Nie ma czegoś takiego. I teraz jakby jeszcze odpowiadając na, na może nie pytanie, ale wyjaśnienie z tym miętoszeniem wędzidełek i tak dalej, teraz jakby w ogóle w takich kręgach logopedyczno... Ortodontyczno-stomatologicznych, yy, aparato-prostujących, ortognatycznych. I jest coś takiego, że, o, wędzidełko podcinać, nie podcinać, w ogóle wiecie, moda, nie moda. Po pierwsze, ja w ogóle dla mnie hasło moda na wędzidełka, to ja, ja w ogóle sobie spazmów i mam ochotę po prostu powiedzieć, oha! Tak? Wędzidełko to jest taka. O Jezu, w skrócie powiem, taka nitka, którą my mamy pod, pod językiem, tak, oczywiście nie jest to nitka, bo, bo tam jest i błona śluzowa, i powięź, i mięsień brudkowo-językowy, natomiast to, jak to jest zbudowane, jakiej to jest długości, jaka jest okładzina, Dookoła tego wszystkiego, gdzie to jest przyczepione, z dołu do góry, tak i na górze. Od tego tak naprawdę zależy nasza funkcja języka. I tu słuchajcie, bardzo często osoby przychodzą, które chcą o dykcję, tak, bo tutaj w ogóle ja chcę mieć lepszą dykcję, a się na przykład, słuchajcie, okazuje, że one w ogóle źle oddychają, źle trzymają w ogóle język w spoczynku i na przykład nieprawidłowo przełykają ślinę. I dopóki my nie posprzątamy, jakby tutaj w obrębie tych trzech gadżetów, to w ogóle zapomnijcie o jakimkolwiek R, bo to będzie Wiecie, to jakbyśmy się wypróżniali, nie? Tak. Czyli mówiąc w dużym skrócie, można powiedzieć, że wszystko zaczyna się od wędzidełka poniekąd? Mm, nie. Duży skrót myślowy. Bardziej zaczyna się od naszego ciała, od tego, jak my oddychamy i czy w ogóle my oddychamy. O, jeżyce, na trasie ławicy właśnie leci samolot. Natomiast... Czekajcie, czekajcie, Daj, dajmy mu jeszcze dwie godziny. I jeszcze godzinę? I 15 minut? Tak, pojechał. Wędzidełko, nie, bo to jest tak naprawdę mm, mały, ale wariat. Nie? Czyli, jakby może bardzo dużo napsuć, natomiast to, w jakim on jest w towarzystwie w jakim sąsiedztwie, co tam się dzieje pod spodem, to jest bardzo ważne tak? i nawet ważniejsze czasami niż samo wędzidełko, bo bardzo często mam i to mam naprawdę wielu takich pacjentów, gdzie wystarczy, jakby było coś takiego, że nie wiem, byli ortodonty czy tam u stomatologa o wędzidełko do podcięcia, po czym przychodzą, my sobie pracujemy, jakby ustawiamy głowa a szyja, tak to ustawienie, tak, w głowy względem szyi, tak, żeby to nie było za mocne wysunięcie, żeby to też nie było za, za duże zgniecenie i rozmasujemy sobie mięśnie nadgnykowe, czyli wszystko to, co mamy tak naprawdę pod językiem w towarzystwie naszej żuchwy i słuchajcie, się okazuje, że funkcja została przywrócona, że oddychanie jest nagle lepsze, że przyłkanie śliny wróciło do tej normy i się okazuje, że słuchajcie, niczego nie trzeba podcinać, tak? Ale mam też takie uparciuchy, gdzie nie, pracujemy jeszcze, pracujemy, pracujemy pół roku, a tutaj wiecie, ni w ząb, nie? Że, żeby nie powiedzieć gorzej. Także zależy, naprawdę zależy. I też dlatego, dlaczego tak się obruszyłam, jeżeli chodzi o te takie internetowe zestawy ćwiczeń i do tej naszej takiej zadania zadaniowości, jest jakby wiecie mnóstwo ćwicz tam z Zygmuntem, tak? śpiewaj z Bogdanem i tam nie wiem, rób coś tam, coś tam z Ewą, ani Ewa, ani Zygmunt, ani Bogdan nie wiedzą co Wy macie w buzi, nie znają Waszego głosu, uważam, że tak zwane uniwersalne ćwiczenia dykcyjne można sobie naprawdę narobić bardzo dużych kłopotów, żeby nie powiedzieć tutaj mocniej. Można sobie naprawdę zniszczyć głos. Te osoby, które to prowadzą, one nie wiedzą, co się dzieje. Wiecie, to jest tak jak, jak we Francach, jak się, jak się Joey uczył z kasety. Blu, 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 blu. Very good. <ścoughs> Więc słuchajcie, to nie, nie ma czegoś takiego, nie bądźcie Joey Tribbiani. Sprawdźcie, jakby zróbcie to na żywca, tak? Nie ma czegoś takiego, podkreślam, jak uniwersalne ćwiczenia na dykcję. Uniwersalny język. Jak uniwersalne mięśnie, tak? Więc każdy ma coś innego. To musi iść zawsze, jakby, wiecie, w, w kontekście, tak? Tak jak się, nie wiem, nie wycina jakiegoś tam jednego zdania z wypowiedzi polityka i później się tym manipuluje, tak samo jakby nie róbcie tego ze swoim ciałem, tak? Więc to jakby nie podcinajcie sobie niczego. <laughs> Możecie sobie to pomasować, tak? <laughs> ale sobie niczego nie podcinajcie. Naprawdę, zachęcam do audytu mowy, zachęcam do, do, do takiego przyglądu i do takiego naprawdę troski o nasz głos, bo to są po prostu nasze emocje, wiecie. A nie wystarczy, że my po prostu mówimy? Po co nam te ćwiczenia? Wiesz co? Tak, tylko że jeżeli ktoś nie oddycha i nawet nie wie, że nie oddycha, albo jeżeli ktoś ma na przykład spięty głos, tak? To jest tak jakbyście się złapali tutaj wiecie za bluzkę tak o, o, wyobraźcie sobie, że ktoś was napada, logopeda w ciemnej uliczce, tak? Ja was chwytam w tym momencie za hachą i trzymam i spróbujcie się teraz słuchajcie, wyprostować na jeżycach podkreślam. Nie walczcie z ciałem. Jeżeli coś was boli, nie bagatelizujcie tego. Nie idźcie do nie wiem do lekarza, niech wadam dam, dam was jakiegoś tam tapsa na to. Można mówić tylko mówić, bo, bo to bo, no wiadomo, tak, no ludzie z tym się rodzą, żyją, później umierają. Natomiast jak ktoś chce się dowiedzieć trochę, co emocjonalnie chce powiedzieć głos, to... Zróbcie sobie przegląd, naprawdę można się fajnych rzeczy dowiedzieć. No i tak sobie też myślę, że praca nad głosem zwiększa pewność siebie. To jak już zaczniemy się prostować i zaczynamy mówić wyraźnie, głośno i tak spokojnie, wiem też po sobie, bo jak się zaczynam denerwować, to przekornie staram się mówić wolniej, dokładniej, tak trochę spokojniej i przez to zauważyłam, że też sama siebie uspokajam i dzięki temu mam trochę większą pewność siebie w tym, co mówię i do kogo mówię i w jakiej sytuacji mówię. Nasz głos jest trochę taki jak my i my też jesteśmy trochę tak jak nasz głos. No bo to są takie <noise> takie po prostu, tak jak już powiedziałam, papierek lakmusowy i, i jakby nasze takie lustereczko. Odnośnie tego, żeby. Oddechowo samemu siebie uspokajać, nas tego nie uczą w szkole. Wiecie, my tam pantofelki, jamochłony, wiecie, u ućca niedźwiedzia polarnego, w ogóle to, wiecie, to, to jest priorytet w życiu, a nie tam w ogóle oddech swój, sorry. Nie? I na przykład nikt nas nie uczy, nie wiem, masażu dna, jamy ustnej, słuchajcie, to tak relaksuje, w ogóle nie wiem, masaż żwaczy, żeby po prostu puścić te żuchwę, tak? Po co te szczęki mają być zaciśnięte? Wiecie, ortodontycznie to jest tak, że zęby w styku w przeciągu całej doby powinny być 5 minut, tak, od 5 do 10 minut, łącznie z jedzeniem, tak, czyli jak my, wiecie, miażdżymy jakąś tam sałatkę, czy tam sznikersika, tak, sobie gdzieś tam ciunkamy, to ten styk zemów i, i tyle, tak? 5-10 minut. A ile razy jest na przykład tak, że słuchajcie, jak mam jakiś taki bardziej stresujący okres w życiu, i, i na przykład się łapię na tym, że o, ząbki przytulone, nie? To są słuchajcie, nawyki, o których my sobie totalnie nie zdajemy sprawy, nie? I bardzo często też pacjentki mówią: Ale ja w ogóle, ale ja nie wiem, że ja tak robię. Mówię, kochana, ale ja wiem, że ty nie wiesz, tak? Ja ci tylko pokażę, ale nie po to, żebyś ty teraz, chutsz, tak, robisz, pejczyk, nie. Po prostu, aha, dobra, robię, okej, okay, tak? Wystarczy czasami, kochani, naprawdę, Przenieść uwagę na to, co my robimy, i my przestajemy to robić. Takie. Nie? Bo, bo patrzą. E, tak, tego też mnie nauczyłaś, to było jedno z moich ćwiczeń. Takich zadań domowych, właśnie, że jak w ciągu dnia sobie gdzieś tam siedzę, to powinnam co jakiś czas taki robić, właśnie, audyt tego, co się dzieje w danym momencie i sprawdzać, czy ja puściłam pupę, czy ja puściłam brzuch, czy ja jestem tak dobrze osadzona na krześle, na którym siedzę. I to rzeczywiście pomaga, bo potem zauważyłam, że automatycznie ciało zaczyna się relaksować samo z siebie. Ono się tak ustawia już przez te takie mini-mikro, nawet ćwiczenia w ciągu dnia, które zajmują, no ile mi to zajmuje, 30 sekund takie zorganizowanie we wnętrzu, czy wszystko dobrze sobie siedzi i działa? Nawet nie. Dokładnie tak. I tutaj chodzi, wiecie, to, to nie jest... Yy, cała Polska czyta dzieciom, tak? 15 minut dziennie, codziennie. My się mamy łapać, nie wiem, yy, stoję w Lidlu w kolejce. Okej, okay, co, co robią pośladki? u spięte, nie? Wiecie, bawię się w jagienkę i mam tam 500 orzechów. To jest sobie, nie wiem, jakiś tam Kaufland albo inna biedra, tak? Stoję w kolejce. Co ja robię z brzuchem? O kurde, nie oddychałam. I słuchajcie, wystarczy, że nawet teraz jak sobie, o, 3-4, co robi mój brzuch? I zobaczcie, na, na milion procent, 70% słuchaczy teraz wziął oddech, nie? Bo, bo flaki puszczone, tak? My sobie nie zdajemy w ogóle sprawy z tego, ile my rzeczy gdzieś tam trzymamy. I jeszcze teraz odnośnie autoprezentacji. Bardzo często jest tak, że jak my mamy warsztaty, i jest na przykład takie, no bo tutaj wiadomo, no, słuchajcie, no, sprzedaż też zależy od głosu, tak? Jak my modelujemy, jak my w ogóle też modulujemy tę naszą, wiecie, tutaj, prawda? kup i tak dalej. Można się tego nauczyć, tak? Ale jeżeli my nie będziemy się chcieli trochę pobawić z naszym głosem, to nic z tego nie będzie. I, i jeszcze tutaj, jakby taka trzecia myśl mi się, mi się nasunęła. Że my się jakby samoczynnie zaczynamy prostować, jak się uspokajamy oddechowo. Zmuszanie kogoś do prostowania, słuchajcie, to, to nie jest tak, że teraz garbcie się, Bogosicka, tak powiedziała, tak? Absolutnie nie, tak? Natomiast co innego jest, ja się prostuję, bo mój kręgosłup rośnie, ja rozluźniam brzuch i, i ten tyłek faktycznie jest osadzony na tym krześle, a co innego, jak ja po prostu, wiecie, brzuch wciągnięty, cycem chce zabijać, w ogóle wszystko usztywnione yy -y. I, i od razu to się robi z głosem. To są zupełnie, wiecie, totalnie, totalnie dwie inne rzeczy. I, I podejście do swojego ciała z taką troską i ciekawością, miłością i dbałością, co ono wyprawia, co ja robię, a zmuszanie się teraz się muszę pilnować. Tu puść to, tu puść to. Mm -mm. Nie? jakby Wiadomo, że ja sobie, wiecie, żartuję często i nawet jak tutaj do, do Ciebie odsyłam te filmiki, wszystko fajnie, p.s., puść wiesz co, wiadomo, że to jest takie, chodź, puść, nie, ale to jest jakby taki skrót myślowy od tego, a sprawdź co teraz robi Twój pupa, stopy, nie, zobaczcie, jak Wy teraz siedzicie na krześle, macie oparty odcinek piersiowy, nie, czy na przykład, czy wklejacie lędźwiowy, jak wklejacie lędźwiowy, puśćcie go, nie, ja się zawsze śmieję, że jest taki odcinek kręgosłupa typu bijąska, Czyli to jest tam, gdzie nam się kończy rowek, a zaczyna nam się pasek od spodni, bo wiecie, to u niektórych pacjentów jest czasami takie, że wiecie, co, jakby się to tutaj krzyżowy i lędźwiowy, what? Nie? A jak wiecie, jak powiecie o tej Beyonce, no słuchajcie, każdy wie, gdzie ma rowek swój na, na, na tyłku, każdy mniej więcej, mniej więcej wie, jak nosi pasek i słuchajcie, i zaopiekujcie się tym odcinkiem i nagle jest takie... Wiecie, i w ogóle zmieniają się rysy twarzy, zmienia się w ogóle, wiecie, brewki, nie? Moim celem tak naprawdę i w ogóle misją Mówki Sztuki jest, jakby po pierwsze, poznanie tego swojego głosu, zrobienie takiego audytu, tak naprawdę zaznajomienie się i docenienie, słuchajcie, tego, co my mamy, bo bardzo często się okazuje, że jak się porozluźnia osobę, to nagle jest, o Jezus, Maria, nie widziałam, że ja tak nisko brzmię, I jest taki, wiecie, nagle w ogóle, Uuu, jak naprawdę wychodzą czasami tak niesamowite rzeczy, że w ogóle, Jezu, po prostu, no sorry, no ja uwielbiam swoją pracę, i tutaj na temat mięsiwa, i w ogóle tego, co, co się dzieje z pacjentami, to można gadać, ale już mówię, już kończę. To słychać, słychać. No zresztą no, to jest twoja pasja, więc trudno się dziwić, ale przypomniała mi się sytuacja z naszych wspólnych spotkań. Nie nazwę tego zajęciami, bo ja to traktowałam jako spotkania, z naszych wspólnych spotkań, gdzie okazało się, że ja, chcąc poprawić emisję głosu, tak naprawdę przy okazji poprawiłam dykcję. Bo się nagle okazało, że jak ja sobie rozluźniłam części ciała, puściłam pupę, puściłam brzuch, o czym mi przypominałaś nieustannie, rozmasowałam sobie przy Twojej pomocy, oczywiście, te, te wszystkie policzki i poćwiczyłam trochę wędzidełko, to się nagle okazywało, że jak zaczynam ćwiczyć oddech, albo jak zaczynam właśnie tak sobie robić ten audyt wewnętrzny, to nagle niektóre głoski się przestają sklejać. I to po prostu działa, i ja nie muszę mieć korka między zębami, co zresztą możesz też powiedzieć, że nie powinno się tego robić. Mieć korka między zębami i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć te dykcje, powtarzać te wszystkie jakieś takie dziwne zbitki. Oczywiście to się też przydaje, bo to, to są te wprawki dla aktorów, czy dla kogoś, kto tak bardzo mocno pracuje głosem, ale naprawdę wystarczą takie mikro rzeczy. O tym korku powiedz. E, powiem tak, ja mam paru aktorów w terapii, i to, czego uczą w szkołach teatralnych, podobno się już od tego odchodzi, aczkolwiek nie, nie zauważyłam. Sorry, to jest jakby to jest przemoc, tak? Bo nawet jak sobie teraz sprawdzicie, spróbujcie sobie tam wsadzić, nie wiem, zgięty palec wskazujący e, pomiędzy zęby, tak? Jakbyście, ha, 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 jak chcieli coś ugryźć, tak? Siekaczami, tak? Czyli tymi jedynkami z przodu, jedynkami tutaj na, na górze i na dole, tak? I teraz jakby zobaczcie. Żwacz jest tak skonstruowany i ta cała biomechanika, biomechanika, jakby tej struktury i też stawu schroniowo działa tak, że jakby my się w tym momencie za, zamieniamy w Rottweilera. Jeżeli my coś mamy pomiędzy górnym a dolnym łukiem zębowym, to żwacz działa, ciach, on działa zaciskająco. Za każdym razem jak zbierałam wywiad, słuchaj, mówię, a dobra, jak wyjąłeś, wyjęłaś korek z ust, to jakie było odczucie? No, bo była ulga, ale wtedy się tak fajnie mówiło, tak? No, wiadomo, że się fajnie mówiło, tak? Bo, bo wiecie, no biegnijcie, nie wiem, z czterema walizkami w łapie, a biegnijcie bez walizek, nie? No. Zastanawiające, że bez walizki lepiej, tak? Jak my mówimy z korkiem, to o co uderza język, jak mówimy? No o co? O korek! Więc słuchajcie, do teplenienia międzyzębowego, albo w najlepszym wypadku przyzębowego, czyli po prostu to, co prezentują sorry, ale prezentuje większość wokalistek tutaj niektórych sorry, młodszego pokolenia. Tak naprawdę dobra dykcja nie zależy od siły, nie? Bo nam się wydaje, że jeżeli my coś powiemy bardzo mocno, tak bardzo wyraziście Okej, okay, super, wszystko fajnie, będzie nas słychać, yy, będziemy bardzo wyraźni, no ale sorry, ile można, tak? Jak wiecie, jak ktoś, nie wiem, gra jakiś kurde, yy, ma, ma jakiś monolog na, na, na godzinę, no to ja go pozdrawiam, jeżeli on cały czas tak mówi. Ja sobie teraz pomyślałam, że część słuchaczy i słuchaczek może pomyśleć również, ale w ogóle po co jest odcinek o tym? Przecież to jest podcast o mikroprzygodach o podróżach z książką, a tu po prostu jakieś rozmowy o żwaczach, o mięśniach skroniowych, o co chodzi. Ja już Wam tłumaczę, o co chodzi, bo tak jak na początku powiedziałam, że chciałam odwołać ten odcinek trochę do audiobooków, tak przy okazji chciałam Wam uświadomić, że nie trzeba wcale zajmować się pracą w radiu, dubbingiem, śpiewaniem, bo tutaj mała dygresja, przed przygotowywaniem się do tego odcinka, do naszej rozmowy zrobiłam taką małą ankietę na Instagramie i rzuciłam wyczyciłam hasło, żeby ktoś ma ochotę wpisywał swoje luźne skojarzenia z pracą z głosem. I pewnie jak się spodziewasz, pojawiło się konieczność posiadania ładnej dykcji, lektor, radio, dubbing, śpiewanie, ćwiczenie wymowy, dykcja, głębia, przepona, oddech, wszystkie te takie słowa profesjonalno skomplikowano jakieś tam. I ja sobie pomyślałam, że no, no nie, 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 nie. Wy możecie się skupić na swoim głosie i te wszystkie rzeczy mieć, po prostu, na przykład, spotykając się z logopetką nawet raz, bo czasami raz wystarczy, dostaniecie jakieś ćwiczenia, cokolwiek, albo w ogóle sama taka świadomość, już te rzeczy, które Jola powiedziała dzisiaj, powinny Wam trochę dać do myślenia. I z drugiej też strony, obracając to jeszcze trochę, myślę, że jeszcze bardziej będziecie w stanie docenić kunszt osób, które czytają audiobooki. Które pracują głosem, bo być może nie zwracacie na to uwagi, bo dla mnie głos jest dosyć istotnym elementem i w ogóle narzędziem. Ja zawsze się zachwycam tym, niekoniecznie nawet interpretacją danego audiobooka, ale z jaką lekkością ktoś jest w stanie przez kilka godzin coś mówić. To nie jest łatwe, to nie jest proste. Czytanie męczy, i ta lekkość już po dzisiejszej rozmowie pewnie też macie tę świadomość bierze się właśnie z pracy z ciałem ze świadomością ciała a tego nie uczą w szkołach tego się nie dowiecie od tak sobie tylko możecie się dowiedzieć właśnie robiąc taki audyt swojego ciała samemu albo właśnie z, z pomocą specjalistki tak Takiej specjalistki jak Jola. Przy okazji, Jola, jeszcze pytanie, bo pojawiło się sformułowanie mioterapeutka i miałam cię o to zahaczyć, a teraz mi się przypomniało, gdybyś mogła wytłumaczyć, bo logopetka wiadomo, trenerka mowy wiadomo, pedagogzka też, a mioterapeutkę. Czym ta osoba się dokładnie zajmuje, bo też jest to w Twoim portfolio. Jest, jest. Powiem tak. Każda logopetka powinna być mioterapeutką, bo mioterapia to jest tak naprawdę praca. Z mięśniami artykulacyjnymi, praca na tkance, praca na powięzi, praca na tych wszystkich błonach śluzówkowych, w celu usprawnienia aparatu artykulacyjnego. Czyli to jest to, co, co Ty już przed chwilą powiedziałaś, że my nie przychodzimy do terapeuty głosu, do mioterapeutki, do logopetki po to, żeby dała, wiecie, wszczebrzeszynie chrząszcz i tak dalej i tak dalej, tylko jeżeli jest Szczebrzeszynie, to żeby ta osoba wiedziała, co nam rozluźnić, co nam usprawnić, co nam nakierować i sprawdzić na ile może nakierować, żebyśmy tego chrząszcza i tę miejscowość powiedzieli. Pójście do logopedy i wiecie te, te takie, dobra, to teraz masz 50 wyrazów i sobie je czytaj codziennie, jeżeli ktoś ma Spięty tył języka i mówił szuszka, zamiast szyszka, to słuchajcie, on może sobie 500 milionów razy, przepraszam bardzo za to se, powiedzieć szuszka, 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 to cały czas będzie coś takiego samego. Chodzi o to, żeby nauczyć te osoby, po pierwsze rozluźnić je, tak, znowu mioterapia, tak, czyli to, trochę takie fancy określenie namiętoszenie po prostu, macanie aparatu artykulacyjnego ludzi. To jest taka manualna praca na aparacie artykulacyjnym. Chodzi o to, żeby tak popracować mioterapeutycznie, z mięskiem artykulacyjnym pacjenta, nauczyć język jego funkcji, tak, albo inaczej, przywrócić mu tę funkcję. Czyli jakby wracając i zataczając koło, praca z głosem to jest praca z ciałem. I też mi się tak skojarzyło, jeszcze jak rozmawiałyśmy o I tym. I z głową. I z głową, tak. <laughs> jak rozmawiałyśmy o tym osadzaniu się, że zrobisz audyt w danej minucie, czy tam wszystko jest puszczone, co powinno być, to to jest też taki trochę mindfulness, bo się zatrzymujesz na chwilę i skupiasz się na sobie, jesteś w stanie się uspokoić, zrelaksować i jakoś tak bardziej stwierdzić, że nie jesteś w tym biegu, tylko jesteś tu i teraz, więc też mi się tak gdzieś po drodze włączyło. A czy ty lubisz swój głos? Teraz tak, kiedyś bardzo nie. Bardzo dobrze, że zadałaś to pytanie, bo tak sobie myślę, że ta cała droga proces, coś co nadal nagle gdzieś tam jeszcze trwa, to jakby z czym ja się musiałam zmierzyć, jeżeli chodzi o mój głos i o moje przekonania odnośnie mojego głosu, o matko jedyna. Słuchajcie, to jest takie, że czasami po prostu wchodzi pacjent i ja chyba już jakby już, że tak powiem, przeleciałam chyba wszystkie problemy z głosem, bo ja śpiewałam, wiecie, w różnych chórach, śpiewałam w zespołach rowerowych, chciałam powiedzieć, rozrywkowych, ha? może Ej, być, może być śpiewam chórki w ogóle w zespole reggae, także słuchajcie, tam jakby tam naprawdę się działo i w ogóle jestem też fagocistką nieczynną, ale jednak fagocistką. Więc jakby to takie też trochę dojrzewanie, bo wiecie jakby ja tutaj zaraz po prostu Sweet Forty, tak, będę miała. I ja sobie w ogóle też dałam czas, nie? Jakby dałam sobie też takie prawo do tego, że y mogę przekląć, <grych> y że Najwyżej wypikam. To wypikaj, że po prostu już mój głos nie wkurza, Słuchajcie, bo to było to w ogóle on jest taki Wiecie, i tam po prostu tam było tak wymyślane, takie dowalanie sobie, że jest taki, a mógłby być tak, i nagle po prostu stwierdziłam, ja pierniczę w ogóle. Sorry, czy ja mam na to zdrowie? Czy mi się chce, po prostu stwierdziłam pierdziele w ogóle w dupie cię mam głupi głosie. I słuchajcie, i nagle po prostu, jak ja stwierdziłam, mówię, dobra, stary, to si rób, co chcesz. To ja słuchajcie zauważyłam, że ej, kurde! Całkiem, całkiem. Inaczej, nie jestem fanką. Wiecie, ja bym, ja bym bardzo skłamała, że, że ja w ogóle ja kocham swój głos, ja lubię mój głos. Absolutnie nie. Jakby ja gdzieś tam się nauczyłam go lubić, nauczyłam się go ak akceptować. Natomiast myślę sobie, że te wszystkie takie fakapy, które ja miałam z głosem, przekłam to w to, że jak się pacjentka z czymś mierzy, i to specjalnie mówię, że pacjentka. Ja wiem, co ona ma, bo ja tam kuźwa byłam. I teraz mówię: Aha, dobra, tu jest takie, tu jest takie, to spróbuj sobie zrobić to. Sprawdź, z czym ci jest łatwiej. Nie chcę powiedzieć, że powalczyć, ale pozwolić, odpuścić i, i jakby, słuchajcie, dać sobie czas. Dla mnie najtrudniejsi pacjenci to. Kiedy będę miał R? Nie, fajnie, że kryształowa kula. Dać sobie czas. Słuchajcie, z dietą każdy wie, nie? że jak my, nie, wiecie, nie, nie zrobimy sobie głodówkę przez miesiąc, to później wiecie, się zamienimy w kuleczkę, bo po prostu będziemy, będziemy się chcieli nachapać Ty, wiecie, za, za, za ten cały miesiąc. Z głosem jest tak samo. Jeżeli ktoś sobie po prostu dokręci śruby, takiej, nie, bo ja tutaj muszę cisnąć w ogóle 17 oktaw. No sorry, ktoś, kto zaczyna biegać, ładuje się najpierw na maraton? No nie, najpierw wiecie, rozciągania, tam jakieś stretchingi, wiecie, marszobiegi i tak dalej, tak dalej. A my do naszego głosu często podchodzimy. Girl. Girl. Głos też ma jakby swoje emocje, też ma swoje serce i też ma swoją cierpliwość, więc no, nie wymagajcie od niego tego, czego byście sami nie chcieli, żeby ktoś od was wymagał. Zgadzam się w pełni, a osobom, które teraz pomyślały, że nie no, ale ja mam beznadziejny głos i w ogóle nic z tego nie będzie, chciałam tylko powiedzieć. Nie ma, nie ma, kochani, przepraszam, że wtrąciłam, nie ma czegoś takiego jak beznadziejny głos. Nie ma, w ogóle od dzisiaj, sorry że ci wtrąciłam, nie ma czegoś takiego, nie lubię, nie lubię swojego głosu, nie bądźcie Jola. W ogóle nie ma czegoś takiego. Róbcie sobie takie coś, że, okej, okay, dobra, o, znajdźcie sobie jedną rzecz dziennie przez tydzień, którą. Może nie lubicie, ale która Was nie wkurza w Waszym głosie. O. Zacznijcie od tego. Nie ma czegoś takiego, kochani, to jest, wiecie, to jest tak, jakbyście, nie wiem, sami sobie klapsa dali, nie? <laughs> Chyba, że ktoś lubi. <laughs> Chyba, że ktoś lubi. Na pociechę powiem wam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam swój głos w słuchawkach, to było 18 lat temu, naprawdę, pierwsze, co zrobiłam, to po prostu zrzuciłam te słuchawki, wyszłam z pomieszczenia i powiedziałam, nie, ja mogę mówić, ale ja się nie będę słuchać. A później, nie. jak już nie miałam też trochę wyjścia, wyjścia jak wyjścia, ale jak po prostu pracowałam głosem, to to ja zaczęłam to lubić, bo zaczęłam zauważać, że intonacja ma znaczenie, zaczęłam podpatrywać inne osoby, podsłuchiwać, sprawdzać co działa, co nie działa i powiem Wam, że praca z głosem to, bo ja pracuję głosem, pracowałam głosem, to nie jest tak, że ja się z takim głosem urodziłam. Oczywiście predyspozycję mam dzięki mamie, więc mamu Cię serdecznie pozdrawiam, bo jednak barwę to mam po mamie, ale praca z głosem to naprawdę jest praca i to trzeba na to poświęcić czas i to nie chodzi o to, że tak jak mówiłyśmy codziennie, pół godziny, ale sprawdzać, jak Wam to działa. Czy z, z tej strony, jeżeli nie z tej, to może z drugiej strony. I to jest naprawdę fascynująca przygoda, i bardzo Wam ją polecam, bo daje dużą satysfakcję. Jest, a ja bym chciała jeszcze tylko dodać dwie rzeczy. Ja w ogóle, Iska, ja w ogóle uwielbiam Twój głos. To jest w ogóle jeden z takich głosów, który jest jakby dla mnie tak wielowarstwowy, wielopoziomowy i taki. O, znaczy on jest w ogóle przestrzenny i tam jest w ogóle tyle, że ja po prostu absolutnie to uwielbiam i się absolutnie po prostu na maksa cieszę w ogóle, że do mnie trafiłaś dzięki Romanowi, którego pozdrawiam w ogóle bardzo serdecznie. Siema Roman. I... Pozdrawiamy się, tak. Roman. Tak, a druga rzecz, ja bym się pokusiła o zamienienie słowa praca, bo to wiecie kilof i my będziemy od razu to chcieli robić, bardziej uważność słuchajcie. I, i to jest właśnie ten mindfulness też o, o czym mówiłaś, nie? że jakby sprawdźmy w ogóle co my wyprawiamy zanim zaczniemy się chłostać, bo może się na, naprawdę okazać, że nie ma za co i też taka mała polecajka, jeżeli kojarzycie Agnieszkę Pawłowską, jej książki Kraina Uważności, i w ogóle profil Agnieszki. Absolutnie polecam. Jeżeli ktoś by chciał w ogóle zacząć swoją taką przygodę z uważnością i stwierdzi nie, dobra, to nie dla mnie, bo to tam wiecie, pląsanie, połączę i w ogóle. Nie, to, to kompletnie nie jest to. Także polecam AG. Przy okazji załatwiłeś mi drugi temat, bo ja zwykle w podcaście pytam, czy ktoś poleca jakąś konkretną książkę, która jakoś go tam zmieniła albo jakąś ciekawą czytał. I nie muszę cię już pytać, bo chyba najładniejszą klamrą to zamknęłaś. Agnieszka Pawłowska, naprawdę absolutnie fantastyczny człowiek, cudowny głos, i absolutnie naprawdę polecam. Kraina uważności. Bardzo Ci Jola dziękuję za poświęcony czas za taką wyczerpującą i bardzo merytoryczną rozmowę, jednocześnie z wieloma trudnymi wyrazami, ale myślę, że te nadbudówki, te przykłady życiowe, które wrzucałaś, wyrównały. I każdy, kto będzie chciał się trochę skupić bardziej na swoim głosie, to wyłuska z tej rozmowy, to co dla niego najważniejsze. I jeszcze jedną rzecz, którą bardzo bym chciała, żebyście z tej rozmowy wyniosły i wynieśli, to jest właśnie szacunek dla osób, które nagrywają audiobooki. Zwracajcie. Uwagę, jak ta osoba ma na imię, jak się nazywa, i kiedy opowiadacie o książce, której słuchaliście, słuchałyście, to mówcie, kto do Was mówił, do Waszych uszu, kto Wam tę książkę opowiedział, bo jak już teraz wiecie, to naprawdę nie jest takie proste. Dzięki bardzo Jola. Ja w ogóle dziękuję za zaproszenie. Wam dziękuję za, za cierpliwość. Nie bójmy się wkurzać na swój głos. Nie bójmy się sprawdzać swojego języka i, i tobie izoiska. w ogóle mega dziękuję za zaproszenie i w ogóle za to, że mogłam Ciebie posłuchać na żywca, prawie, że. Dzięki kochani i się trzymajcie. Buziaki. Jeżeli chcecie więcej Joli, to polecam zajrzeć na jej Instagram Mówka Sztuka. Z niego dowiecie się też, gdzie można wypatrywać aktualnie tej szalonej logopetki w tak zwanym realu. A ja tylko dodam, krótko, tak na koniec: podejdźmy, bo to jest też odezwa do mnie samej, tak na co dzień do swojego głosu, do wypowiadanych słów z ciekawością i życzliwością. Może to jest dobry moment, żeby się o ten głos i słowa nieco bardziej zatroszczyć? Na przykład po to, żeby lżej było nam czytać bajki dzieciakom na dobranoc, z większą lekkością i pewnością siebie prezentować pomysły na spotkaniach w pracy, swobodniej łączyć słowa i rozmawiać z petentami, klientami albo nagrywać podcasty o książkach. Może to jest dobry czas na Wasz głos, dajcie mu wybrzmieć. Mam nadzieję, że ten odcinek, mimo że trochę inny niż mogliście i mogłyście się spodziewać, jednak okazał się dla Was wartościowy. Jeżeli znacie kogoś, komu mógłbyś również przydać, podajcie go dalej. A jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę, możecie mi postawić wirtualną kawę w serwisie Bye Coffee. Link znajduje się w opisie odcinka. Albo na przykład zasubskrybować mój podcast w aplikacjach podcastowych, albo go tam ocenić. Będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. I ja się nazywam Iza Szefczyk, a wysłuchaliście, słuchałyście podcastu Write, Read, Repeat. Dzięki za dziś. Cześć. Bicycle. Is he not standing next to you? No.